Dzień dobry Państwu, cześć, ja jest generał Noyan Sashi Neptykato. Witam Was dzisiaj takim cudownym zachodem słońca i oczywiście bitewencją z armią Shogitai. Ustawienie na mapie troszeczkę nietypowe jak na mnie, ponieważ no, ten teren był dosyć specyficzny i postanowiłem, że jednak prawej flanki w ogóle nie będą bezpieczne, za to tutaj tam taką jednostkę awaryjną na wrazie W. No i tu powstanie druga linia, taka niepełna, ale czuję, że to może wypalić. No, rzecz jasna, gatlingi są tutaj bardzo mocne i to w nich głównie upatruję swego zwycięstwa, tak? Dobra, was jeszcze na pewno chcę lekko przestawić, bo widzę, że wy mi się tutaj nie podobacie i musimy tak leciutko ten kocioł zawężać. Z kolei nasze wspaniałe działa Armstronga niech walą szrapnelami. Dużo tego tutaj idzie. Na automacie naprawdę przewaga była jeszcze większa niż tutaj. Dosłownie było 97-3% dla wroga, a więc na luzie by to dał radę wygrać, ale no kurde, panowie, my to gram ręcznie, to będzie piękne starcie. Boję się tylko, że tutaj oni będą w stanie do mnie dotrzeć, więc nie wiem, czy sobie tego pana lekko nie wycofam. No, chyba lekko go wycofam. O, tu jest takie minimalne wzniesienie, dajmy go tu. Ten może sobie stać. Nie, to jest, widzę, że położenie bezsensowne całkowicie. No czekajcie, bo trzeba zrobić lekką korektę. No wy możecie tutaj tak niby stać, tutaj po prawej stronie troszkę jest gorzej, ale dobra, już niech będzie, jesteście wiara blisko, nie będę was przestawiał, za to was sobie cofnę. O, i w ten sposób nie powinni przeszkadzać tym, którzy są z tyłu w strzelaniu, a powinni mieć możliwość zadawania pocisków w kierunku nieprzyjaciela. Wybaczcie, że odcinek jest troszeczkę krótszy, wybaczcie, że też nie ma kamerki, ale no mam pewien powód, dlatego... No cóż, jest jak jest. Dobra, ty generale masz już teraz bonus odpalić. Za moment gatlingi zaczną strzelać. Chyba już, prawda? Tak jest, już walą. I teraz możliwe, że jestem w stanie... No patrzcie, nie wiem, kurde, ręcznie nie da się z tego strzelać. Nie wiem dlaczego, ale możliwe, że się to musi przestawić. No ale zobaczcie, no skoro walą środek, no to powinienem w teorii mieć taką możliwość, ale nie mam. No jest jak jest, dobra. Wy wszyscy macie formację, prawda? Wam jeszcze nie dałem. To musimy teraz ustawić. I tutaj jedzie ta jazda. Skoro idzie ta jazda, to jeszcze was trochę przestawię. No boję się, że niektóre oddziały konnicy mogą do nas dotrzeć z impetem, ale spokojnie, nie ma jej dużo. Mamy na flance, samurajski bohater. Proszę, proszę, specjalna jednostka. Wow. No tego przyznam, że się za bardzo nie spodziewałem. I liczę, że wejdą w siedma tych kolesi, bo nie jedną lekko pod kątem. Może być niebezpiecznie, ale dobra, zobaczymy. Nie przepuścimy ich na pewno, nie ma takiej możliwości, żeby byli w stanie się do nas przebić. Co więcej, oczywiście, mimo że jest ich 40, wiadomo, że są mocniejsi w statystykach niż inna jazda, ale tutaj naprawdę ilość jest arcyistotna, ponieważ no i tak nieważne, jak byliby mocni, jedna kula wystarczy, by ich pozgromić. Dobra, idą Shogitai. No, już ładnie wybici. Dojdą czy nie dojdą? Może dojdą, ale z takim małym stanem liczebnym w porządku, nie ma lipy i w sumie wszyscy w centrum już wytłuczeni. Ten bohater jeszcze jedzie. Nie jest to w ogóle jednostka z podstawki? Pokaż mi się, kolega, jak ty wyglądasz. No, nie no, w podstawce was nie kojarzę za bardzo, żebyście byli, ale może są, bo tam były te oddziały bohaterów. Ciekawe, interesujące. Tutaj walimy sobie z boku, więc jest lekkie wsparcie w tym miejscu. I czy wy macie zasięg? Wy macie zasięg i macie też... ograniczoną, ale zawsze jakąś widoczność. Dobra, generale, za 10 sekund używasz po raz kolejny gun battę. No i tutaj się też przebili niebezpiecznie. A, widzę, że gatlingi bokiem walą. No panowie, pięknie. No to oczywiście też musimy postrzelać, żeby nie było lipy. No, mnie to zagłusza i ja przynajmniej nic nie słyszę, samego siebie. Ale nagrywanie chyba jest tak ustawione, że wy powinniście słyszeć i mnie, i grę, prawdopodobnie. A w ogóle do których ja koleś waliłem? Ja waliłem do nich, co nie? Tak, ja waliłem do nich. Dobra, no gatling tak troszeczkę wali nie do końca, jakbym chciał. No i co? Ten oddział jest no, dosyć mocno ranny. Jak na wasze morale? Jeszcze w miarę wysokie. No dobra. A tam kto idzie? Tam idzie ten bohater. On też pewnie morale jakkolwiek podbija. No to może sobie was troszeczkę odwrócę, żebyście strzelili do tyłu. No i chyba mamy... Tak jest! GGWP. Dobrze, więc się cofnijmy. Co nieco. I ich sobie już dobijmy. No chyba armatami tym wszystkim. Spróbujmy armatami dobić. Włączmy sobie teraz szrapnele. No i nasze działa walą w tym miejscu. W porządeczku. No stratę ponieśliśmy, ale no i tak bitwa całkiem w porządku. Ja jestem nawet zadowolony. O, ale ładnie ich dobijamy. No, nie mogą uciec w ogóle. Tych już zostawmy. Wyjście z bitwy. Zdecydowane zwycięstwo. Poległo tak, nie wiem, z 200? 300? Po naszej stronie. Zaraz dokładnie zobaczymy.
szczegółowe statystyki bitwy, ale czuję, że chyba nie poszło najgorzej i 386, no gorzej niż na automacie, ale nieważne. Ważne są ręczne, potężne bitwy, tych już możemy sobie za to wziąć, dać właśnie na auto i uwaga, oby ci pobijani jakoś nie zapłacili tego, zrzuciłem swoim, dobra, żyją. No i ładnie podobijani, to jest generał, spokojnie go możemy zostawić, on mi nie przeszkadza, cofniemy się teraz w kierunku tych kolesi, oni są, jak dobrze pamiętam, sabotowani. No i na co teraz wydamy jeszcze nasze pieniążki? Tutaj jest weteran, który awansował przy okazji, o, ładnie, od razu trzymasz coś takiego sobie, no i dam ci, koleżko, taki pyk. I do armii dołączyć masz, ta w ogóle armia jest pełna, jest to dwóch generałów. Dobra, to którego z nich pewnie wyślemy do nowych armii, które się tworzą, które zaraz powinny być gotowe. Ale jeszcze sprawdźmy tutaj, czy na pewno wszystko jest. Gites, takt, ta flotylla obrywa od naszego portu, oni też obrywają. O, może nie zdążą się, bo tutaj desant to jest tam, prawda? Czy to jest jeszcze jeden desant? Wydaje mi się, że to jeszcze coś chyba było, ale musieliśmy to najwidoczniej rozbić. Tak, chyba tak. Dobra, zerknijmy na armię. No i co? Tutaj jest generalnie taka sytuacja, że was już nie ruszam. Wy czekacie tura, aż będziecie w stanie ruszyć się dalej, żeby użyć kolei. A ja teraz wydam pieniążki na rozbudowę twierdz, rozbudowę miast. Na razie, jak mówiłem wcześniej, bezpiecznie do tego poziomu. Do tego poziomu, żeby mieć 3 sloty. Jeśli chodzi o miasta, a twierdzę, a tutaj to w sumie zależy, ciężko powiedzieć, jak bardzo chcę to rozwinąć. To mi też bierzemy do góry, chałupnictwo, niech się rozwija, szczelno południowe, też coś takiego niech wleci. Owarii, o i w Owarii, tu będzie werbunek, mamy tak, jest arsenał, jest strzelnica, koszary się tworzą, a moje wcześniejsze koszary znajdują się w Bizen. Co tu jeszcze mam zrobione? Tutaj mamy jeszcze, aha, jeszcze po prostu legendarne dojo. No dobra, raczej dojo mi się nie przyda, nie będę próbował jednostek tradycyjnych, dlatego pójdźmy pod zadowolenie, żeby no nie musieć trzymać tutaj jednostek, bo jak widać niepokoją się nasi zacni obywatele, coś tam leży im na sercu. No i trzeba wybudować im gejsze, żeby te ich zadowoliły. To jest Akademia Wojskowa, aha, i tu też będzie werbunek. No dobra, no to no nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale już jak idziemy w ten werbunek, to już niech będzie. Jeszcze możemy nawet sobie to miasto ulepszyć na wyższy poziom. W sumie to wpadnie gejsza. Dobra, ulepsz mi to, kurde. Zawsze wpadnie gejsza w miejsce kolejnego slotu, co i tak da więcej zadowolenia, niż byśmy stracili na skutek spadku od upgrade'a. Tu jest Gites. Sprawdźmy teraz całą wyspę Shikoku. Na Shikoku myślę, że jest ładnie załatwione. Tak jest. O, to możemy twierdzę jeszcze zupgrade'ować. I finansowo praktycznie się wyzerowaliśmy. Coś tam jeszcze zostało, ale to później. Teraz chyba zakończymy turę. No jak tam Tsushima? Tsushima jest ok. No, naprawdę. Kurczę, gospodarczo świetnie się to rozwija. Co prawda wiadomo, że te osady mają mało slotów, buduje się budynki te same, więc ta gospodarka no jest taka, no powiedzmy sobie wprost, mocno mizerna w tym szoguniku pięknym. Ale, no nie wiem jak was, mnie osobiście bardzo i tak satysfakcjonuje. Uczek wody? Wasze zdróweczko? Jak teraz zauważyliście, jest przerwa od streamów na kanale, niestety. Nie wiem, jak długo ona potrwa. Oj, bitwa morska. A jednak automat nie zawiódł, nie ma tragedii. Przyjmujemy to zwycięstwo. No i fajnie. Trochę czasu zaoszczędzone. Możemy ten czas teraz wykorzystać przeciwko naszym wrogom, żeby jak najwięcej działań na nich wykonać. Wykradoszy nabiegą. Dobra. Ale w ogóle dzisiaj kolejny upalny dzień, naprawdę jest tak gorąco, serio. Ja teraz okno zamknąłem, bo niefortunnie mieszkam przy no, głównej drodze, no i jest dosyć głośno. Ach, mieszkałem w Koszalinie, też było głośno, teraz mieszkam w Poznaniu i też jest głośno. No cóż, wakacje nie są wcale łatwym okresem. Dobra, ty masz zdobyć sobie Izu i tu muszę do tej srugi. A nie, widzę, że nie muszę nawracać, bo wyłączenie podatków już jest stabilne. Okej, okay. To potrzebujemy teraz dwie armie, jedną i drugą. I miasto bierzemy na automacie. Gity, że się miasto nie mutuje, chociaż nie wiem, czy teraz sam generał nie boostował. Nie, generał nie boostował zadowolenia. Jest okej, okay. Bierzmy sobie to. O tak! Pokojowa okupacja, tu jest złoto, więc widać, że pieniążki dosyć, drodzy państwo, sympatyczne mamy pod możliwością splądrowania, ale nie, nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy. Arsenał wywalamy, tu się nie przyda. No to lecimy totalnie w prowincję typowo gospodarczą. Dobra, my tą armią możemy napaść od razu. Czy ona jest sabotowana, czy mi się tylko wydaje? Nie, nie jest sabotowana. Tak dziwnie po prostu pokazuje kolorystycznie. Interesujące. Najpierw Geisho, masz sabotować tych kolesi. Ja bym sobie wybił, oj, nieudane.
Niedobrze. Nieudane znowu. Oj, bardzo niedobrze. Jeszcze raz spróbuj, bo będzie trzeba ich skasować. I jeszcze muszę skasować od razu tych kolesi. Nie wiem, czy na dwie armii mi starszy punktów ruchu, ale spróbuję, bo jestem tak blisko. Szkoda nie skorzystać. No, tu w ogóle przewaga jest super. I teraz, uwaga, cofamy się. No i nie dojdę. Chyba, że samym generał możemy wyjść i tak już jestem w stanie ich przechwycić w porządeczku. Strata jakieś? To jest coś? Nie. Nikt nie poniósł dużych strat. Ładnie. Wracam do armii. To są moje ziemie, czyli regeneracja trwa i dosłownie kilka tur będę miał znowu full HP praktycznie. Dobrze, ty gejszo, zmierzaj pod kozułkę i w kozułkę widzimy coś takiego, takiego gagatka. No dobra, będzie trzeba się tobą na pewno mistrz Jedi zająć, a ten desant stąd gdzieś popłynął, czy został zniszczony? Nie wiem, możliwe, że jest zniszczony, mnie to cieszy naprawdę bardzo. Dobra, skoro tak, to bierzemy sobie was, uwaga, tą armię, ma im towarzyszyć rzecz jasna towarzysz zamorski, a tutaj bym chciał na chwileczkę wcielić was, potem to się naprawi, twierdzę, to już się buntować raczej nie będą. W Eczu mamy plus 3 ludziska, drodzy, no to weźmy sobie 3 takie oddziały, bo to pewnie będzie szło, no będzie się równało, ale raczej, no, na pewno nie na minus, z tego będzie coraz lepiej. Tu zaś, no to unowocześnienie niestety trochę nam psuje sytuację, ale dobra, niech będzie. No i tą flotylę wysyłam chyba, nie flotylę, tylko chciałem powiedzieć, tą armię wysyłam, myślę, że jak najdalej się da, to wydaje się być całkiem dobrym pomysłem. Dobra, i dotarli tutaj, to jest piechota, a artyleria jest gdzie? Artyleria jest tu, aha, czyli troszeczkę takie misinformation. Dobra, ewentualnie mogę jeszcze was wysłać jedną stację dalej. O! Chociaż w sumie wiesz co, stój teraz, kolego. A, anulowało się, dobra. Bo my chcemy jednak, wysłałem dwie stacje dalej, ja chcę tylko jedną stację dalej. O, i teraz powinni być obok siebie od razu, prawda? Dobrze, że się da anulować na szczęście. No i ładnie, możemy się to jest zaraz posortować, a jednostek powinno starczyć, tak sądzę, bo to jeszcze jest troszkę piechoty. Jest jeden generał, więc no dowódców mamy zdecydowanie za mało niestety. No to ja biorę sobie od razu już tego dżentelmena i wysyłam cię szybciutko na wschód. W Owarii jest... niezadowolenie. Dobra, wyłączmy podatki. Shinano. Północne. Czy mogę włączyć? Mogę na razie tymczasowo włączyć. Dobrze. Południowe. No to też jedynie tymczasowo. No ale dobra, korzystajmy, że chociaż i tak mogę. Tu podatki były włączone i mogę je na razie włączyć na chwilę. Mamy 80, uwaga. No, byłoby 5000, gdybym włączył podatki tam, ale i tak jest okej. I to jest, a to jest Owary, tylko tak dziwnie jest na mapie wysunięta ta prowincja. No dobra, tutaj właśnie czekam na generała. O, tak, na niego czekamy bardzo niecierpliwie, on jest dla nas najważniejszy. No i chłopie, lecisz sobie gdzieś tam daleko, w miarę powiedzmy tam postara się udać. Ten koleś tędy zmierza, a gejsza, no bo to też jakaś gejsza jeszcze na 100%. O, w ogóle możemy sobie tego pana zasabotować. Dobra, a tym drugim możemy zacząć likwidację agentów, bo trochę ich tu jest. Jest weteran, Shinigasumi. Ja bym chciał najpierw Shinigasumiego. On może najbardziej nam zaskoczyć, niestety, bo jego nie mogę gejszą skasować za bardzo. Znaczy w sumie gejszą i tak nie mogę nic zrobić sensownego. No nieważne. Dobra, lecisz sobie tam. Chyba dotąd do Mino powinniśmy bezproblemowo dojechać. Chyba. No i tu jesteśmy. Ty gejszo, no podejdź dalej. Mamy tutaj Musashi, mamy Shimosy, mamy dużo armii wroga. Bardzo dużo, ale są to już takie, no niegroźne te armie. Ty odkryj mi tą mgłę wojny w tym miejscu. To są kolejne, to jest bardzo ważny taki łącznik troszeczkę. Zobaczcie, to łączy północ z południem tego regionu, a więc no naprawdę dużo by nam to dało. Czy w ogóle byłbym w stanie generała jeszcze oczarować sobie tak dla hecy? Byłbym w stanie, miło. To kolego stara się teraz uciec, żeby cię tylko... Nie, to są armaty, oni cię na pewno nie złapią. Tu problemu nie będzie. I patrzmy na te osady. Tak, trzeba osady rozwijać, a tam miasta nie ma co, już jest zbyt rozwinięte. Tu jest też maksymalnie, tu jest wszystko, widzę, że Gites. Ten port mnie denerwuje, no bo nie wiem w ogóle, czy gdzieś jest jakiś taki młotek, który pokazuje, że jest jakaś budowa. No to są jakieś ikonki, ale nie wiem, co one oznaczają, ale no gdyby... Był taki młoteczek, jak na przykład w Warhammerze trzecim, to wtedy, gdyby ten port był lepszony, no to bym nie widział tych osad z portem, a i tak niestety nie jestem w stanie już najpewniej przez baga rozwijać naszych morskich budowli. No bo czekamy na misję zagraniczną, ale czy się doczekamy, tego niestety nie wiem.
Trochę poskrolowałem i poza kamerą jeszcze znalazłem ze 2-3 sloty budowy, a tak to mamy nadwyżkę kasy. Wow, ciekawy moment. Oczywiście jestem w stanie gdzie indziej zrobić upgrade do 4 slotów budowli, ale to już dla mnie jest zbędne, więc na razie tego robić nie będę. Tak czy siak, kasy jest dużo, jest nadwyżka, a Hizen zauważyłem, zrobię najwięcej kasy, jest to prawie 11 tysięcy. Dużo, oj bardzo dużo. Dobra, teraz tak, sobie sprawdźmy wszystko tutaj. Czy jestem w stanie kogoś może ruszyć? Już chyba wszystko zrobiłem. Zakończmy zatem turę. O nie, generale, uciekaj, uciekaj. Może uda mu się przeżyć? Chyba się uda, bo to jest las. A na szczęście las zabiera bardzo dużo punktów ruchu. Ciężko jest komputerowi nas ścigać się w takim miejscu. O, to się wycofali, zobaczyli, że ninja się pojawi. Proszę, proszę. Jest tak jest. Dobra, prowincja ostrzona gdzie? Izu, tutaj. A, no właśnie, bo blokada morska, ty. Ja bym tak zapomniał i jeszcze w ogóle zapomniałbym ich dorwać. No dobra, to musimy to zrobić. Widzę, że straty ponieśli raczej niewielkie. A to czekajcie, czekajcie, bo tu trzeba naprawdę mądrze to wykminić i ja sobie was napadnę na razie w ten sposób na automacie. No, na szczęście wygrywam, ale straty, oj, większe niż oni poniosły mi to takie dosyć, no powiem, że dużo większe. Dobra, ale podpływamy dalej. Spoko loko, możemy was teraz jeszcze raz dorwać i to mi chyba da zwycięstwo takie praktycznie całkowite, fantastycznie. Możemy się przenieść już tutaj, zawężając troszeczkę blokadę morską. Dobra, daj mi teraz tak, waszą czwóreczkę, no, mogę was dodać od razu gdzieś tutaj. A ta flotylla taka pełna jedzie szybciutko na dół. Pan łącznik gdzieś tu niech się kieruje. Wy w to miejsce. No i zobaczcie. I to tyle, kurczę. I to tyle. Blokada praktycznie kompletna, można by rzec. Tych pobijanych sobie musimy zaraz cofnąć. Na razie mogą być o tutaj, ale nie powinni nas teraz tak atakować. Dobra, Izu, co w Izu możemy zrobić? Możemy pójść na pewno w karczmę, możemy pójść też oczywiście w chałupnictwo. Ja pamiętam, że Izu się chyba na podstawce lubiła mocno buntować, bo nie wiem, czy to nie była przypadkiem osada, która... O, tak a propos, mamy ciebie tu, generale. Nie wiem, czy to nie była przypadkiem osada, która była stolicą jakiegoś klanu, ale nie jestem pewny. Ale to co? Wrzućmy sobie najpierw artylerię, następnie poproszę na 13 jednostek piechoty i armia gotowa. To były 4, czyli jeszcze 9. Dobra, 5. No i zobaczcie, jest elegancja. Ruszasz szybko do kolei, tam masz je przetransportować. Wy, teraz tu jesteście połączeni i czy to jest już maksymalny potencjał? Nie, to jeszcze nie jest maksymalny, bo nam brakuje 2 oddziałów piechoty, ale dobra, damy radę. Jakoś się powinno udać. W Owarii możemy widzieć, że kogoś zabrać. A, bo co, w ogóle podatki ciągle włączone. No to w Owarii nie jest zbyt ciekawie. Niestety jest ta prowincja, no bardzo burzliwa, trzeba przyznać. Bardzo mocno burzliwa. Kai, podatki wyłączmy. Lecimy w to. Ty, koleżko, ruszasz szybciutko, żeby najpierw dorwać sobie tą jedną. To jest chyba nawet armata z tego co kojarzę, ale masz go tam szkoda dorwać. I ruszasz natychmiast dalej. Ruszaj gdzieś tam. Tego generała cofamy sobie. Jakoś niech się uda w inne miejsce. Oj, wy się leciutko, drodzy państwo, zblokowaliście. Niedobrze. Jedna gejsza idzie tam, druga gejsza idzie w tym kierunku. Tutaj widzę, że co, że mamy tego pana, musimy go na pewno zamachować natychmiast. Niebieskich, no to od razu. O, tu jest w ogóle dowódca jakiś. No cześć kolega, ale nie, mam tych dosyć sporo, nie ma potrzeby. Wystarczy zwykły sabotaż. Idziemy teraz na północ. Uwaga, sabotuj armię. Udało się, doskonale. No i pytanie teraz, jak zrobić blokadę morską, żeby była teraz efektywna? Bo troszkę tych okrętów, no jak widać, mamy mało, co nie? A bardzo bym chciał zrobić ją gdzieś tak w miejscu... No, poczekajcie. Tu się wydaje, że jest... A, bo to jest w ogóle wyspa, ty. Czekaj, 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 czekaj. To możemy w zasadzie nawet tu aż podpłynąć, w takim kierunku, tylko najpierw bym chciał wysłać całą flotylę, żeby tu zrobić blokadę taką konkretną. Mhm, spróbujmy. I was wysyłamy już gdzieś tak, gdzieś tak, gdzieś tak, gdzieś tak, bardziej o tu na razie. Płyń, 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 po drodze chyba już niczego nie powinniśmy spotkać, ale za to widzę, że tutaj straty ponosimy, bo co? A, bo wpłynęłam w zasięg portu, oj, to niedobrze, ludziska, to bardzo niedobrze. No, tak na styk niestety, ale cóż, nic z tym nie zdziałam w tym momencie. Dobra, jeden okręt, jeden pojedynczy, niech to będzie ten pan, płyniesz sobie... Płyniesz sobie tu, o, szybciutko, szybciutko, wy eskorta natychmiast obok i nam zabraknie chyba, co nie? Jeszcze muszę was podzielić, oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Czego, nie jest za blisko? Nie, on jest tak dobrze ustawiony. No to musimy na pewno zrobić jedną jednostkę, by była gdzieś bardziej obok tego. Mhm. I wy na środku. I czy to jest już dobrze? To jeszcze nie jest dobrze. O kurde, wiem, się wydaje, że tych mogę chyba troszeczkę bardziej przestawić.
gdzieś w ten sposób. Was, no jeszcze dosłownie odrobinkę w boki, byłoby elegancko. Dosuniemy ich, na spokojnie powinniśmy się zmieścić. Chyba. Tak liczę przynajmniej. O! Tak jest! I sięga. Dobra, blokada zaktualizowana w miarę. Jak tam no to? Bo to jeszcze się burzy bardzo mocno. Wy panowie wszyscy tam ruszacie. Tu niczego nie robimy. Nasz generał, kolego. Zobaczymy, jak daleko dotrzesz. No nie tak daleko, jakbym chciał, ale gdzieś tam uda ci się dobiec, dojechać tą koleją. Będzie jej najgorzej. Tu jesteś. Nie wiem, czy muszę go kolejkować, czy już masz sam to zrobione wszystko. Nie jestem pewny. Dobra, budynki za moment sobie przejrzymy. Sprawdźmy w tym momencie agentów. No i tak, jest ninja wrogi. I tego ninja to musimy na pewno skasować. No właśnie, to jest jaki poziom ninja? Pierwszy, zwykły, ale... Kasujmy zawczasu, żeby tam się nic nie zdążyło jeszcze przypadkiem urodzić. Tutaj gejszy też za bardzo żadnej nie ma. No to nie wiem, przekroczmy dalej to miejsce. Ustawmy się bliżej, żeby móc szybko reagować. Najlepiej w ogóle przejdźmy te mosty, bo potem będą one zablokowane najpewniej przez wroga. Komputer, no jak widać, lubi czasem blokować. Od czasu do czasu coś tam sobie koleżka chachmęci. Te gejszo, no to na pewno robimy coś takiego i jeszcze po tym starczy jej, żeby biegła nieco dalej. No to biegnij sobie, biegnij gdzieś o tak. Panie ninjo, zrób zamach na zamorskiego weterana. Dobra, no i ruszamy na niego. A z Echigo, no to ja myślę, że możemy już też chyba pójść dalej. Co myślicie? Ja myślę, że jestem w stanie na spokojnie, bo prowincja... Oj, bardzo się niepokoi. Oj, minus 10. No kurde, to wiecie co? To ja robię takie coś i no tu będzie trzeba włączyć podatki, bo widzę, że... Jest nieciekawy w tym miejscu. Niestety jest bardzo mocno nieciekawie. Was ruszyłem, tu jest w porządku. Budynki, jeszcze sprawdźmy te osady. Coś się dobudowało. Tam, gdzie mamy slota kolejnego, no to pójdziemy pod posterunki, chyba najlepiej będzie. O, raczej tak. Już na pewno nigdzie nie mogę ulepszyć twierdzy na poziom wyższy, bo wszędzie, gdzie się dało, ulepszyłem. I też miasteczka. Raczej nas nie interesują teraz zwykłe te budynki gejszowe, fabryki. To wszystko jest ważniejsze. Dobra, Harima. A, jednak tutaj. A, bo to jest dopiero co zdobyte, no to inna sytuacja. Ale no, byłbym w stanie to nawet pominąć. Hidy chyba nie ruszamy. Hyuga, Hoki. Oho, mamy budyneczek. Ale dużo tych jeszcze jest osad, naprawdę. Oj, osad jest serio. Porąbanie, duża ilość, ale przyjemna zarazem. To się port naprawia na szczęście. No to skończmy tutaj. Wybaczcie mi, ale dzisiaj odcinek będzie troszkę krótszy. Ja wam teraz no, podziękuję za uwagę. Dobrijmy sobie jeszcze do kolejnej. No i co, no myślę, że jeszcze jutro chyba wrzucę wam Zmierzch Samurajów. Nie wiem, kiedy nową serię zaczniemy. Zobaczymy. To zależy. Kiedy będę w stanie się przekonać, nie wiem, jakoś najpewniej na dniach. O nie, płynie. A nie, dobra, oni tam uciekli. Zobaczyli blokadę i się wycofali. No, jak miło. Bardzo miło. W każdym razie, no co? No ja dziękuję bardzo serdecznie. Sobie zobaczmy jeszcze raz powiadomienia. Mam to wyniszczenie, no to będzie trzeba zrobić od razu, żeby pamiętać. No i żegnajcie. Cześć.